Polej. Oczywiście kawę. A, jeszcze ciepło. Myśleliście, że coś innego, tak? Najpierw nalewam sobie. Dobrze. Jeżeli pozwolisz. Chemex. Chemex, czy jak właśnie niektórzy mówią Chemex. Czy jak to lekka, owocowa kawa z nutą słodyczy. Zobaczymy. Która pobudzi Was i nas do życia. Włączy mózg, myślenie, żebyśmy mogli tutaj zrealizować nasze myśli. Dalej mówimy o kawie? Aha. I powiedzieć Wam, przekazać Wam wiadomość. Coaching Wojciech Stegla. Cześć. Cześć. Po mojej lewej stronie Paulina. A po mojej prawej stronie Wojtek. Nie pomylcie stron. A to jest kolejny odcinek Sonic Coffee. Wróciliśmy do Was po długiej przerwie. Jeżeli ktoś z Was już nas oglądał, to musiał troszeczkę poczekać. Na tej przerwie byliśmy na wakacjach. Nie, żartuję. Spałem. Słuchajcie, to jest poważny odcinek i chcielibyśmy być naprawdę poważni. Tak. Szczególnie moja żona, ona jest często niepoważna. A ja bym chciał, żeby była czasem poważna. Po prostu obniżę głos. Będę wtedy taka bardziej... Będę wtedy taka bardziej że dojrzała, taka, wiesz, respekt większy. I ty wytrzymałeś. Benaglik benwe in origini. Jak na przykład dzwonią do mnie z, nie wiem, z T-Mobile, to... Tylko z T-Mobile dzwonią? No nie tylko z T-Mobile, z różnych miejsc, to jak na przykład trochę obniżę głos, nie, tak wiesz, to taki jakby budzę, chyba tak mi się wydaje, większy respekt, że tak od razu inaczej rozmawiają niż ty wiesz. Hej, hej. No nie wiem. Moi drodzy, ponad rok temu wypuściliśmy pierwszy singiel z albumu Źródła, a od tamtego czasu wypuściliśmy 4 single. Chcieliśmy kilka słów o nich powiedzieć. Pierwszy numer, Westchnienia, był o tyle ważny, że był pierwszy i też jest specyficzny, bo zaczyna się dosyć enigmatycznie i delikatnie i ma siężny koniec, gdzie tak naprawdę też wokalnie ty musiałaś sprostać z tą delikatną końcówką i z wymaganiem Wojtka. Mocnym, no lepiej, że są te wymagania. To prawda. Jedno bym miał. Żeby ona do mnie nie miała żadnych wymagań. Wymagania były duże, chcę powiedzieć, bo początek numeru musiałam zaśpiewać tak delikatnie, końcówka mocna i paradoksalnie ta końcówka była dla mnie łatwiejsza niż początek, bo ten początek musiał być taki bliski, tak jakbym ten mikrofon wręcz przyjadła. Albo miałam za mocny ten wokal, albo jak śpiewałam ciszej, to ten dźwięk mi się chował, był taki tylni i taki jakby z przydechem, piaskiem, a Wojtek takiego nie chciał i w sumie w koniec końców dobrze, że takiego nie chciał, bo... No, powtórzyłaś 3 razy, w sensie 30. Tak. I wyszło. I potem już poszło. Tak, i ale powiedzmy, poszło. Że to tam kilkadziesiąt razy było. Tak, tylko chciałem zaznaczyć, że tu jest przede wszystkim wybieranie między dobrą wersją a lepszą. Albo między dobrą a dobrą, ale która bardziej pasuje do koncepcji. No tak. Dobra. Drugi numer. Drugi. Drugi numer Smugi. Lekki utwór, bardzo zwiewny, z dość folkowym zacięciem refrenu. I to był drugi numer, który też był, pierwszy też klip kręcili w Meksyku, drugi też w Meksyku. Też w Meksyku. Tak, on jest dość kolorowy i też myślę, że obraz bardzo odzwierciedla to, co jest w muzyce. Tak. I to, co jest taką w tekście, lekkość, wszystko jest, tak. Tak, taką lekkość, frazowanie, że ten utwór bardzo płynie i też tak staraliśmy się to zawrzeć właśnie w klipie, żeby było kolorowo, żeby było luźno. A potem przyszedł listopad. Było mroczno. Ciemno. I ponuro. Zimno, ponuro. I wypuściliśmy utwór. Aż nadto. I utwór jest dość mroczny, ciemny. I ponury. I ponury. Tak. I też oczywiście różni się, tak jak cała reszta od siebie. Mhm. Jak kręciliśmy klip, to zaprosiliśmy bardzo wiele osób do współpracy. Tak. Bez żadnej z nich nie wyglądałoby to tak, jak wygląda. Zadanie nie było proste, bo wszystko działo się nocą. Od 11 rano zaczęliśmy przygotowania. Skończyliśmy przygotowania do
10 gdzieś tam? Tak, wieczorem, no, 22. 22. No i później zaczęliśmy kręcić, robić pierwsze zdjęcia, no to skończyliśmy też całą noc i skończyliśmy o 10. O 10. Także cała noc była dość ciężka, ale noc dzisiaj była jesteśmy nasza. Zadowoleni. Tak, noc była nasza. A po utworze aż nadto przyszła zima i jeszcze gorsza pogoda, było zimno, była mgła i był szron, więc powstał utwór Mgła i Szron. To jest trudny utwór, uważam, trudny, że to jest utwór. Trudny chyba utwór. Chyba jeden z takich dość cięższych. I też dlatego nagraliśmy to na Islandii, gdzie było dość ciepło, były palmy, był piasek, były drinki. Cudownie. Wydaje mi się, że nagrywałeś z kimś innym ten teledysk. Bo ja na przykład pamiętam, że było zimno. Wiemy oczywiście, że byliśmy na to przygotowani, że mieliśmy kurtki i tak dalej, ale kiedy nagrywaliśmy teledysk, no to wiadomo, że takie ubrania nie pasują do klipu, więc miałam wtedy po prostu spódniczkę, cienkie ubranie i po prostu wszędzie trząsłam się z zimna. Czy miałaś płaszcz, ale pod płaszczem miałaś jakby krótszą... Tak, krótszą spódnicę, cienką bluzkę, więc te nagrania bardzo często wyglądały tak, że po prostu trzęsłam się, mniej więcej tak, i Wojtek mówił: akcja! Ja robiłam jakby nigdy nic i on mówi: cięcie, i znowu było po prostu trzęsiawka, więc takie warunki, ale ogólnie sam wyjazd super. Fajnie, był z nami Mateusz, był naszym przewodnikiem, więc pomocnikiem także. Pomocnikiem i oczywiście też kręcił dronem niektóre ujęcia, które wyszły bardzo fajnie, więc tak. Dziękujemy, pozdrawiamy bardzo serdecznie Mateusza. Ale absolutnie ty byłeś wizjonerem, jeżeli chodzi o mój wygląd w tym klipie, zwłaszcza o moją fryzurę. Wojtek zaproponował mi, że może bym po 20 paru latach życia ścięła włosy, bo już miałam loki, miałam fale, miałam coś tam, a fajnie jakbyśmy mieli teraz klip. Po pierwsze, żebym inaczej wyglądała, a po drugie, żeby to przede wszystkim też pasowało do numeru. No i zapisałam się do mojej koleżanki, która ma salon fryzjerski i po prostu dwa dni przed wylotem już nie miałam takiej, wiecie, długich włosów, tylko krótkie. Ale uważam, no że to fajne. Był dobry wybór. Ale to jeszcze, bo to tutaj to nic. Jak była pandemia, pierwsza fala, to ja Paulinie ścinałem włosy. Tak. Ja mi dała nożyczki. Może warto zaznaczyć, że miały być podcięte końcówki? No to podcięłem ci. No tak z 15 centymetrów, coś takiego. Nie przesadzę. No 10... 14. 14. O, dobra, 14. Ale też, to był dobry wybór, ale to też dlatego się, że tak powiem, nie zmartwiłam, bo mi szybko włosy rosną. Ale co się nie zmartwiłaś? Miałaś pięknie ścięte włosy. Wojtek, teraz wiecie... Polecam się, otwieram salon fryzjerski. Ostre cięcie. Dużo nie bierze. Polecamy też. Tak. Tnę tasakiem. Oj, myślę, że warto powiedzieć o tym, że pod każdym naszym utworem na YouTubie jest opis do tego utworu, że... Krótki, nie trzeba dużo czytać. Nie trzeba dużo, ale on bardzo rozjaśnia jakby samą tematykę, o czym jest dany utwór, bo te teksty, no sama wiem po tym, jak ty mi je pierwszy raz czytałeś, niektóre były dla mnie od razu zrozumiałe i wiedziałam jakby o czym są, a w inne musiałam się zagłębić i kiedy mówiłeś mi jakby kontekst tego, jak mogę to czytać, oczywiście interpretować, to mi to bardzo rozjaśniało jakby puentę, użycie jakichś danych literackich zabiegów. Bardzo to było pomocne. Więc w ogóle myślę, więc że warto, rzeczy... warto czytać i się wgłębiać. Tak. I wtedy życie jest łatwiejsze. Patrz, mucha przyleciała. Komar. No, jeszcze są. No. W każdym razie. I to były 4 numery, a 5 już za niedługo. Tak. Też będzie totalnie inny. Jak można się nie spodziewać, totalnie będzie tak. Totalnie inny. Ja się bardzo nim jaram, mi się bardzo podoba. I już za niedługo będziecie mogli go usłyszeć tu, na tym kanale. No i to był nowy odcinek Sonic Coffee. Mamy nadzieję, że już takich przerw tak długich nie będzie. I że będziemy się znaczy, tu widzieć jeżeli będą, to przepraszamy. To przepraszamy. Ale tak, pamiętajmy. Nadzieja. Nadzieja.